W tym wideo opiszę Ci, jak wyglądają badania ochroniarzy. Pytanie to mi zadał Damian z Poznania. Witam, proszę o opisanie mi przebiegu, to znaczy jak wyglądają takie badania, ponieważ chcę zrobić kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony, a cholernie się denerwuję przed tymi badaniami. Pozdrawiam. Otóż Damian, no nie masz czego się bać. Znaczy, nie masz czego się bać w mojej firmie, prawda, w mojej przychodni, natomiast zasady ogólne są takie same w całej Polsce. Akt prawny, który reguluje to ustawowo, jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegujących się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zaraz na początku masz wymienione, co obejmuje badanie lekarskie, a mianowicie ogólne badanie stanu zdrowia, czyli jest to badanie lekarza uprawnionego oraz tak zwane badania specjalistyczne, czyli okulistyczne i badanie psychiatryczne. To są podstawowe dwa badania, w zasadzie trzy, których żaden z lekarzy, żadna placówka nie może pominąć. Oczywiście w rzadkich przypadkach są tak zwane inne badania specjalistyczne i pomocnicze, które są niezbędne dla lekarza uprawnionego, jeżeli no, takie sobie życzenie ma i ma wątpliwości do Twojego stanu zdrowia. Czyli zapamiętaj, okulista, psychiatra i lekarz uprawniony. Ponieważ w chwili obecnej potrzebujesz dwa orzeczenia, dochodzi do tego badanie psychologiczne. Tutaj ustawodawca wymienia, co się robi, czyli ocenia się sprawność intelektualną, to są testy typu Raven. Ocenia się osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej, ale psycholog sobie może jeszcze zażyczyć jakichś tam innych badań. Oczywiście prosta sprawa, podstawowa, badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i kompletności wniosku. Natomiast po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz wyda Ci orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. Jest to takie orzeczenie lekarskie według specjalnego wzoru. Kolejne te egzemplarze tego orzeczenia dostanie Twój pracodawca oraz właściwy komendant wojewódzki policji. I oczywiście to samo robi psycholog, uprawniony psycholog również wyda Ci orzeczenie psychologiczne o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. Tak jak Ci wspomniałem, orzeczenie lekarskie dostaje komendant policji, jedno orzeczenie dostaje od Ciebie w przypadku, kiedy przeszedłeś te badania pozytywnie, natomiast no, gorzej jest, jak przeszedłeś te badania negatywnie, czyli w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej lub w orzeczeniu psychologicznym nieposiadania zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony, lekarz lub uprawniony psycholog sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego i przekazuje niezwłocznie listem potwierdzonym za potwierdzeniem odbioru właściwemu komendantowi policji. Także odradzam jedno, nie przeszedłeś badań w jednej placówce, no myślisz, że załatwisz coś w drugiej, a niestety poprzednia placówka ma obowiązek wysłania dodatkowego egzemplarza orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji. Także no nie radzę Ci, powiedzmy tak, kombinować. I tutaj stawki badań, 250 zł za badanie lekarskie, 100 zł za badanie psychologiczne, prawda? No i oczywiście stawki tych badań podwyższa się o kwotę tego podatku, tak zwanego VAT-u, jeżeli, że tak powiem, dana placówka jest tak zwanym VAT-owcem. Tutaj wzór oświadczenia, jakie podpisujesz, przede wszystkim oświadczę, że nie jesteś osobą niepełnosprawną,
i nie posiadasz orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy. Ważna sprawa, aczkolwiek te dwie rzeczy z automatu nie dyskwalifikują Cię z bycia pracownikiem kwalifikowanym ochrony. Patrzymy dalej. Tak wygląda wzór orzeczenia lekarskiego, który dostaniesz. Termin następnego badania lekarskiego z reguły jest na 3 lata. Tutaj masz podmiot odwoławczy, czyli odwołanie, masz na to 30 dni do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Tak samo jest z orzeczeniem psychologicznym i masz tutaj na samym dole pouczenie, że od orzeczenia psychologicznego przysługuje Tobie, pracodawcy lub komendantowi wojewódzkiemu policji wniesienie pisemnego odwołania. Prawo wniesienia pisemnego odwołania też również jest na to 30 dni i odbywa się to odwołanie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony. Także w mojej przychodni możesz to zrobić wszystko w jednym czasie za urzędowe stawki i w ciągu zaledwie kilku godzin. Także zapraszam serdecznie. Jakbyś miał jakieś wątpliwości co do badań kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, koniecznie napisz to pod tym wideo.